Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj Ci pokażę, jak w prosty sposób blokować trolla internetowego na YouTubie, kiedy uczynił on swój kanał niedostępnym dla publiczności. No niestety w tym przypadku nie możemy po prostu wejść na jego kanał i zablokować, a znowu jak usuniemy komentarz od razu, tak jak zrobiłem w jednym tym przypadku tegoż to gentlemana, którego tutaj widzicie, no to dalej nie możemy, nie mamy w ogóle żadnej możliwości blokady. No proszę zobaczyć, klikam w jego kanał, coś troszkę długo idzie, niestety tutaj kanał jest niedostępny. Oczywiście troll internetowy no, może tworzyć kanały w nieskończoność, może też korzystać z pomocy drugich tam swoich jakichś kolegów, natomiast mówię, blokada zabiera tobie 10 sekund, natomiast no, stworzenie jemu konta kilka minut. Mówię, proste usunięcie robimy tutaj, blokuje nam możliwość wejścia na kanał trolla i zablokowanie go z pozycji kanału. Proszę jednak popatrzeć, co robimy. Prosty trik, robimy zaakceptuj, odpowiedz, i w odpowiedzi mamy udostępnij, usuń, zgłoś jako spam, zgłaszać się jako spam szkoda, chociaż można, i robimy zablokuj użytkownika. Czy na pewno zablokować tego użytkownika? Ok. Wprawdzie to nie jest dokładnie ten sam użytkownik, ale mam wrażenie, że to kolega mojego przyjaciela, mojego ulubieńca. No i widzę, że komentarz jest raczej, jakby to powiedzieć, no, trudno powiedzieć, że nazistowski, natomiast po kanale tego gentlemana i po jego zainteresowaniach widzę, że no, raczej to zbyt wiele mi nie wnosi. Także jeszcze raz, jak żeśmy zaakceptowali, zablokujemy. A potem po prostu usuwamy tenże komentarz. No i w sumie nam o to chodziło. No, w zasadzie można powiedzieć po ptokach. Mam nadzieję, że normalnym ludziom coś ten filmik pomoże, bo dyskusją nawet w Polsce Ludowej nikt w szawicy nie wyleczył. Bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj doświadczenia z tą dosyć ciekawą grupą użytkowników internetowych. Możesz to skomentować zarówno na moim blogu, jak i na kanale YouTube. Oczywiście wideomarketing.pl.